A dziś będzie o klasycznych amerykańskich wozach, powszechnie określanych muscle carami, czyli umięśnionymi samochodami. Muscle car jest samochodem o wyjątkowo wysokich osiągach. Termin ten odnosi się głównie do amerykańskich, australijskich bądź południowoafrykańskich modeli z silnikami o dużej pojemności produkowanymi... Najczęściej pomiędzy 1964 a 1973, ale to jest taka bardzo elastyczna reguła. Posłuchajcie o tych najlepszych. Materiał opracowanych na podstawie autocentrum.pl. Chevrolet Impala. Do roku 1996 luksusowy samochód osobowy produkowany przez należącą do General Motors firmę Chevrolet. Impala został ponownie wprowadzony do produkcji w roku 2000 jako przednio napędowy samochód klasy średniej. My mówimy o modelu SS427 z 1968 roku. Impala był jednym z najbardziej udanych samochodów od General Motors. W początkowych latach produkcji sprzedawał się najlepiej w swoim segmencie. Poziom sprzedaży w roku 1965, który wyniósł ponad milion egzemplarzy, wciąż jest nieosiągalny dla innych producentów. Od 1958 do 1996 roku sprzedano prawie 13 milionów egzemplarzy modelu, co czyni go najlepiej sprzedającym się samochodem luksusowym wszechczasów. Dodge Charger, samochód osobowy produkowany przez Dodge jego odpowiedź na nową model samochodów typu Muscle Car zapoczątkowaną przez Pontiac'a GTO. Bazą dla Chargera był średniej wielkości Dodge Coronet oparty na płycie podłogowej Chrystlera. Pierwszy model zjechał z taśm produkcyjnych w 1966 roku. Zachował się dwudrzywiowym nadwoziem typu Fastback. Produkcję Chargera zakończono w 1978 roku. Powstały cztery generacje modelu. Oczywiście najlepszy Muscle to Dodge Charger RT z 1968 roku. Plamew Superbeard pleme Road Runner to specjalna wersja samochodu zbudowana w koncepcji Muscle Car przez amerykańską firmę motoryzacyjną Plemeth należącą do koncernu. Chrysler. W roku 1968 pierwsi prawdziwi przedstawiciele segmentu, według wielu za sprawą wielu dodatkowych opcji wyposażenia, zaczęli oddalać się od ustanowionych na początku założeniach muscle carów, czyli niska cena i sportowe osiągi. Na szczególną uwagę zasługuje Superbeard z 1970 roku. Samochód został wyprodukowany na potrzeby NASCAR. Charakterystyczne jest tylne skrzydło wosu. Spoiler jest ogromny. Został zaprojektowany tak, aby samochód zachowywał jak najlepszą przyczepność. Według producentów zapewnia on stabilną jazdę przy prędkości nawet 240 km na godzinę, czyli mniej więcej tyle, ile się jeździ w NASCAR. Dodge Challenger, samochód osobowy produkowany pod amerykańską marką Dodge od 1970 roku. Oczywiście na listę trafia Challenger, pierwszej generacji produkowany w latach 1970-1974. Dodge Challenger został zaprojektowany jako rywal dla Forda, Mustanga i Chevroleta Camaro. Za stylistykę nadwozia odpowiadał Carl Cameron. Zaprojektował on także wcześniej pierwszą generację Dodge'a Chargera. Przedni grill w Challengerze zaczerpnięty został właśnie z prototypu tego auta z 1966 roku Challenger, został stosunkowo dobrze przyjęty przez publikę. Prasa motoryzacyjna krytykowała jednak moment wprowadzenia na rynek. Segment Pony Cars. Chylił się powoli ku upadkowi. Po 1970 roku sprzedaż i produkcja zaczęły gwałtownie spadać. Krótkie odbicie nastąpiło jeszcze w roku 1973. Ostatecznie produkcję pierwszej generacji zakończono w połowie 1974 roku. Łącznie sprzedano około 188 600 egzemplarzy pierwszej generacji. Pontiac GTO, samochód produkowany przez koncern General Motors jako Pontiac w latach 1974-1974. Model ten przez wielu uznawany jest za pierwszego prawdziwego Maskulkara. Przez lata 1964-1973 GTO był blisko spokrewniony z Pontiaciem Tempestem. Dopiero ostatni rocznik oparty został na nowym modelu Ventura. Od strony technicznej GTO był sprzeczny z założeniami General Motors, które w samochodach opartych na platformie A-Body zezwalało na montaż silników nie większych niż 5,4 litra. Dopóki GTO dostępny był tylko jako pakiet dla innego modelu, większy motor mógł być stosowany bezkarnie dzięki kruczkowi prawnemu. Chevrolet Chevelle. Oczywiście mam na myśli rocznik 70 i model SS454 LS6. Chevrolet to amerykański samochód klasy średniej, który w bazowych wersjach był atrakcyjnie wyceniony i dość popularny. A wariant SS od połowy lat 60. oznaczał samochody wyposażone w duże silniki V8 zapewniające świetne osiągi. Osiągał 96 km na godzinę w 6 sekund, co na swoje czasy było dość konkretne. Ford Mustang Shelby GT500, rocznik 67 oczywiście. No tak, te współczesne Mustangi to jakieś popierdółki, a Shelby to był potwór. Samochód na bazie Forta Mustanga zaprojektowany w latach 60. XX wieku w stylu Muscle Car. Była to seria samochodów, które były modyfikowane przez Karola Shelby i sprzedawane jako seria. Program ten był sponsorowany przez fabrykę, która z czasem przejęła produkcję zmodyfikowanych pojazdów. Obecnie za konstrukcję idei, która stała za Shelby GT500, uznaje się modele mustanga Cobra, który jest obrzydliwy. Plimów Kuda. Jest to Plimów Barakuda trzeciej generacji. Wraz z nastaniem 1970 roku Barakuda doczekał się kolejnych poważnych zmian, wersja o podrasowanych osiągach została nazwana Kuda. Nowa stylistyka nadwozia znacznie różniła się od dwóch poprzednich generacji modelu. Jednym z głównych powodów było to, że Barakuda był od teraz oparty na do nowej, minimalnie krótszej oraz szerszej platformie. W tej generacji zrezygnowano z nadwozia Fastback, ale wciąż dostępne były dwie wersje, dwudrzwiowe oraz kabriolet. Trzecia generacja miała także swojego bliźniaga od Dodge'a, model Challenger. Odznaczał się on jednak nieznacznie większym rozstawem osi. Oba samochody cechowały się agresywną stylistyką. Jak widzicie w wielu elementach, Mascolcary kradły od siebie najlepsze pomysły. Chevrolet Camaro ZL1 amerykański samochód osobowy typu Pony car produkowany przez koncern General Motors pod marką Chevrolet w latach 1967-2002. W kwietniu 1965 roku w prasie motoryzacyjnej ogłoszono, że Chevrolet przygotowuje konkurencję dla pojazdu produkowanego przez inny amerykański koncern motoryzacyjny Ford pod nazwą Mustang. Pierwsza oficjalna prezentacja pojazdu miała miejsce 12 września 1966 roku w Detroit, a następnie w Los Angeles. Samochód trafił do sprzedaży już w 1966 roku, jako rocznik modelowy 1967. Łącznie wyprodukowano 268 922 egzemplarze pierwszej generacji modelu Camaro. Oldsmobile Rocket 88. Najbardziej klasyczny z klasycznych, gdyż pochodzi z 1949. Na tle innych samochodów z tego rankingu 5-litrowy Oldsmobile to pojazd niezbyt mocny i wolny, ale jak na standardy końca lat 40. XX wieku, produkt koncernu General Motors jawił się jako nowoczesny i szybki. I to właśnie on jest uznawany za pierwsze auto, które wpada określić mianem Muscle Cara. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam również czasami tematykę motoryzacji, głównie sportów motoryzacyjnych i historii. Notoryzacji, zastanawiam się nad serią historii marek samochodowych, wiecie, Ford, Peugeot, Renault, jak powstawały, jakieś najciekawsze wydarzenia z ich historii. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Inwigilator 2030, który jest satyrą na polską politykę, zaś akcja serialu rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, w którym władzę przejęli zombie, którzy powstali z ludzi, którzy nie zostali zaszczepieni. O, w ten sposób. Serial ogólnie na razie wygląda dość sztywno, ale mam nadzieję go trochę rozbudować. Także zapraszam Was, dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!